Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Kontynuujemy naszą karierę. Jesteśmy już rozpoczynamy sezon WSR 5. Wyścigi seria Etnis. Dobra, bierzmy się do roboty. Jedziemy McLarenem F1 GT. Napęd tylny. To jest właśnie bolączka tego samochodu. Strasznie nie lubię samochodów z napędem na tył, oczywiście w tej grze. A to są strasznie nadsterowne. No ale cóż, zobaczymy. Przyjechane mamy 1068 km. Zaczęliśmy od urwanego lusterka. Ktoś tam został zlikwidowany. Ktoś tam odpadł. Ale jaja. Dobra. Chyba pierwszy raz mi się zdarzyło, żeby jakiś przeciwnik został wyeliminowany. Szósta pozycja. Oj, to już troszkę przedobrzył. Trzy retrospekcje, tylko trzy. No, odczep się od tej ściany, dobra. Tym samochodem trzeba puszczać gaz na zakrętach. No i trochę urwałem zawieszenie. Ile go już ma przewagi? Ze 3-4 sekundy. Może się uda go dojechać. Przeciwnicy hamują. Na zakrętach, więc tutaj możemy troszeczkę nadrabiać. No właśnie. Dość kurde. Dość koniecznie zapierdziela. Ja też nie mam słabej breki, ale on ma chyba 8 litrów pod maską. Wydaje się, że ktoś ma chyba na 4 koła, raczej na pewno, w takim aucie to tylko 4 koła. No muszę to zwyciężyć, no jak? Halo? Bartu, ogarnij temat.
Kurde, pieczone. Dobry. Meta, 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 meta. Kurde, jaki fuksior. Matko, aż mi się paluchy spociły. Dobra. Ale powiem wam, że strasznie źle się prowadzi ten samochód. Ja cię pierdzielę. Jakbyś Koenigseggiem jedzie. To trochę lepszy samochód ma. To nie jest fair. Początki są najtrudniejsze, bo kurde, wszyscy się pchają. Ej, co mnie tak zrzuciło? Bez jaj. Piąty, ale to będę. Trzeci. Dobra. Aj, no kurde, to nie było sprawiedliwe. Patrzcie. Koenigsegg, kurde. Litrów silnik na pewno 4 koła, jak dobrze pamiętam. Jeszcze dwa okrążenia. Dobra, myślę, że go wyprzedzimy. Dobra, super. Mamy dwie retrospekcje.
Ale ciężki wyścig, to samochód się strasznie źle jedzie. Wiem, wszystko. To było najszybsze okrążenie w tym wyścigu. Naprawdę źle się prowadzi. McLaren straszy. Muszę mnie zarzucać na boki. Troszkę przehamowałem, ale... Ja pierdziela. Ja pierdziu, jaki wyścig. Matko i córko. Ale to sam tu jest bez odzienia. Prowadzisz w zawodach. Świetnie. Ten wyścig i koniec jednego z 10 tutaj tych zawodów. Także sporo tutaj mamy w tym sezonie 5 rajdów. Kurde, czego na samym końcu zaczynam? To jest niesprawiedliwe. To rozwalone 7 miejsce. Także jedziemy na drugie miejsce, to raczej zwycięstwo mamy. Jakiś Bugatti jedzie Veyronem, no skubaniec.
jak, ale jak? Dobra, ale druga pozycja. Do driftu samochód się nadaje, ale do prowadzenia to na pewno nie. Ale tak, chyba mamy pierwsze miejsce w klasyfikacji. Dokładnie tak. Dobra. Koniec tego pierwszego wyścigu. Dobra, pojedziemy teraz troszkę w innych wyścigach. Przedami tutaj jeszcze. Podczas najbliższych zawodów przyda ci się któreś z tych aut. Wybierz jedno z nich, a ja dostarczę ci je do garażu. Wolę te chyba Audi. Audi R8 LMS Ulta. SLS AMG GT3. Wóz będzie gotów do udziału w następnym wyścigu. Tak, trzymaj. Znakomicie wywiązujesz się ze swojego zadania. O kurde, ile wyzwań. Dwa zaproszenia aż. O, Back Mono. Co to za samochód? Ale powiem wam, że samochody w tej grze są mega. Chyba nawet w Need for Speedzie takich nie ma. Autentycznie. Trasa w Hongkongu aż roi się od zakrętów, dlatego bierz je ostrożnie. Jeśli sprostasz temu wyzwaniu, auto będzie twoje. Fajny samochodzik. Nie jest szybki, ale dobra, ma zakręty. Sześć muszę mieć w czas. 306, okej. No nie, bo mi szkoda auto. Im bardziej uszkodzony, tym gorzej się prowadzi. Fajny samochodzik. Mówię samochodzik, bo to takie troszkę nietuzikowy, niestandardowy, nieklasyczny samochód. Thank you.
41. Gaz, 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 gaz. Powinno się udać. Jest. Zadanie wykonane. Pierwszy samochód odblokowany. Dobra robota. Dobra, zobaczmy drugie wyścigi WSR, bo mamy troszkę czasu. Jeszcze. Może jeszcze jeden wyścig pojedziemy. WSR 5. Mamy wielu ważnych sponsorów, warto więc spełnić ich życzenia. Zapoznaj się z nimi. Trzy rundy. Ale jakim samochodem jedziemy? Ja pierdzie tym McLarenem zasranym. Ja cię sunę. Nie lubię tego samochodu. Nie chcę nim jeździć, weź. Za nami samochód jeszcze się dobrze prowadzi, ale jeszcze te dwie obcierki będzie kiepsko. Jeszcze mamy 5 retrospekcji, więc okej, muszę to wykorzystać. Wydaje mi się, że jak ja zwalniam, to przeciwnik też troszkę zwalnia. Debela. Ajajajajajajajaj. Ja pierdolę, o co się męczyłem. O, miłości. To był naprawdę znakomity... Musisz poprawić swój rezultat w trzecim sektorze. To super.
Sorry, że jest tylko metoda, muszę się skupić, bo naprawdę jest ciężko. To co, on się strasznie źle jedzie. Najgorsze jest to, że w ogóle nie możemy wybrać innego. No cofniemy sobie jeszcze to, jak nas ktoś tu wyprzedził. No właśnie. Po prostu troszkę przyhamowywać na zakrętach, nie ma wyjścia. Mamy 4 retrospekcje, więc jeszcze. Czy jeszcze jakieś... No teraz już mamy 3 szanse. Dobra, zwycięstwo. Kurde pieczone, jeszcze jeden wyścig. Dobra robota. Aż mi kupę zachciało tego wszystkiego. Kurde, z Mercedesem SLR-em jeździmy teraz, super. Niech się wykopara padła. W Hongkongu napotkasz masę pochyłych odcinków. Pilnuj przyczepności i prędkości na zakrętach. Okej, okay, Mercedes idzie troszkę wolniejszy. Pozostałe chyba samochodów, chociaż... Już mnie dogonił. W zakrętach niestety mam większą przewagę, dlatego że on chyba ma większą masę samochodu. I ciężej mu jest w zakrętach wejść. Tak mi się wydaje. Jak, patrzcie co się stało. Już
dużym kurde w ten. Ściąłbym takiego znaka, bez przesady. Chyba że byłby to pełny słupek, ale w Polsce się nie montuje. Raczej znaków na pełnych słupkach. O, Mercedes był najłatwiej, dlatego że jest kurde cięższy. Tak, przypuszczałem. Dobra, kończymy ten odcinek. Kończymy ten odcinek, moi drodzy. Przedam jeszcze tutaj kilkanaście wyścigów, ale powoli kończymy grę. Ile tych fanów będę miał? A to nieważne. Znakomicie wywiązujesz się ze swojego zadania. Jestem tylko ciekaw, jakim samochodem tu będziemy jechać. Jest, możemy wybrać sobie inny. Super. Moi drodzy, to tyle. Kończymy odcinek. Mam nadzieję, że materiał się wam podoba, pomimo tego, że trochę partoliłem, ale ogólnie żeśmy zwyciężyli. Trzymajcie się, hej.